Cześć, dzisiaj witam Was ze skansenu w Kolbuszowej. Kolbuszowa to taka niewielka miejscowość, nieco na północny zachód od Rzeszowa i tam jest bardzo znany skansen, który widzicie w tym momencie za mną. I Kolbuszowa jest znana na przykład z tego, że w swoim herbie ma bardzo znane symbole, to znaczy ma taki uścisk dłoni i obok jest gwiazda Dawida, ponieważ duża część mieszkańców tego miasteczka przed wojną oczywiście była Żydami i jest też krzyż katolicki i to jest, mówi się, jedyne takie połączenie na jakimkolwiek herbie w Polsce, a być może i w ogóle w całym regionie. Zapraszam na krótką wycieczkę. Tutaj dalsza część naszej wioski jest i wyszynk, który zazwyczaj był prowadzony przez Żydów. I mamy tutaj taką belkę, do której można było sobie przywieźć konia, a tam w tle niespodzianka, czyli miasteczko dinozaurów. O tym jeszcze nic nie wiem, ale prawdopodobnie ktoś szykuje nam świetną atrakcję z pięknym betonowym płotem. Próbując zrekonstruować sytuację sprzed 100 lat, kiedy wyglądając z tego wyszynku można było oczywiście zobaczyć dinozaury, jak nam kiedyś pewna pani premier powiedziała. No i idziemy dalej. Cześć Kasi, jak Ci się podoba skansen w Kolbuszowej? Fajnie, tylko toaleta. A no właśnie, toaleta w szkole faktycznie nieczynna, że COVID nas trochę przyskrzynił, ale może jeszcze przy Kasi się znajdzie. Zresztą wejście tutaj kosztuje 12 zł dla dorosłych, normalny bilet. Zastanawiałem się, czy przypadkiem moja studencka legitymacja nie podziała, no ale zdaje się, że to tylko w Krakowie dla takich staruchów jak ja. Takie rzeczy działają, no ale tak czy inaczej opłaca się i warto wesprzeć takie miejsce jak to, które, tak jak wspominałem, naprawdę nieźle się rozwija. Zresztą teraz zaraz zobaczymy najnowszy dodanek, dopiero co obiekt w tej kolekcji. Thank you.
Motor gospodarczy dużej części wsi, czyli spory drewniany młyn, a tam gdzieś daleko za tymi trzcinami wyglądają nam te chałupy, które już wcześniej odwiedzaliśmy. A oto kolbuszowska rzeka Nil. O dość zaskakującej, jak słyszycie, nazwie. Która przepływa zarówno przez samo miasteczko Kolbuszowa, położone około 2 km stąd, jak i na wejściu do naszego skansenu. A tutaj jeszcze mamy takie miejsce socjalne. Prawdopodobnie tutaj mamy różne festyny, czy inne spotkania, grille i tak dalej. Bardzo, bardzo tu przyjemnie. Zapraszam. Właściwie to stąd powinienem rozpocząć swoją opowieść. To jest już wyjście ze skansenu w Kolbuszowej. Za mną widzicie właśnie miejsce, gdzie znajdują się kasy. No i taką żwirową dróżkę prowadzącą nas właśnie tam tą brameczką do samego skansenu. Bardzo fajne miejsce. Ja w ogóle bardzo doceniam skanseny. Mam również paru znajomych etnologów, którzy tym bardziej je doceniają, ale mam nadzieję, że i szeroka publiczność jest zaciekawiona tymi miejscami, które pokazują nam, jak kiedyś wyglądało życie. To, co dzisiaj wydaje nam się super nowoczesne, prawdopodobnie już za parę lat będzie dość przestarzałe i takie skanseny, jak tutaj tworzymy, na przykład dokumentując niejako to, co się działo, czy jak wyglądało życie na przykład 100 lat temu, czy 150 lat temu, no to o nas będzie można już robić za 30 albo 40 lat na przykład. Także mam nadzieję, że jeszcze dożyję zobaczenia takich skansenów o życiu w początku XXI wieku. Czego Wam wszystkim również życzę. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego spotkania. Pewnie już znowu coś o technologii, ale myślę, że czasem taki trend krajoznawczy nie zawadzi. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Tomek Danda.